Państwa druk nr 14. Bardzo proszę pana przewodniczącego Janusza Pięćdziesiątego o prowadzenie. Opiniuję pozytywnie ustanowienie na wysokie standardy na rzecz Muzeum KRL-u organizacji prawa użytkowania na nieruchomości położonej na osiedlu Centrum E1 stanowiącej zabudowaną budynkiem Badniów Gminy Kwiatowic, działka nr 6, obręb 48, jednostka Wiedźmina, Nowa Gmina. Takie ogólne uzasadnienie macie Państwo nawiązujące do uchwał Rady Miasta w tekście otrzymanym od zarządu. Natomiast szczególnie taki przesłuch, czyli wskaże na kilka spraw. Radni mieli wątpliwości co do tej uchwały i poprosili zarząd o szczegółowe wyjaśnienie przez kogoś reprezentującego muzeum i rzeczywiście na następnym naszym spotkaniu radni połączone były komisje. Bardzo szczegółowo ten temat omawialiśmy przy udziale dyrektora reprezentującego Muzeum Historyczne. Między innymi dlatego też ten obiekt powinien być moim zdaniem przekazany, czyli Gminie Kwiatowic pod działalność muzeum. W tym momencie tutaj wkrótce panuje taki marazm. Jest wiele opuszczonych lokali. W zasadzie wieczorem się nic nie dzieje. Jednostka kulturalna jako taka jesteśmy w style w centrum Krakowa i to bardzo do tyłu. Natomiast w większości z pieniędzy ministerialnych ma być dokonany remont i odbudowa samego obiegu, który w tym momencie od wielu, wielu lat niszczeje i pewnie jeszcze jak tak 10 lat powstanie, to będziemy potem pozbierać trochę gruzów z tego w zasadzie bardzo zasłużonego dla kultury miejsca w Krakowie. Na pewno muzeum wzmocni ruch turystyczny. I w zasadzie prawie jednoznacznie obie komisje opowiedziały się za przekazaniem zgodnie z uchwałą tego terenu pod działalność Muzeum PRL-u w organizacji. A jeszcze ci, co mieli wątpliwości, to chciałem nawiązać do tego, że w ramach PRL-u również funkcjonowała Solidarność, jako na pewno wzmianka o tym związku zawodowym zasłużonym dla historii nauki czy samej naszej, samej naszego kraju, na pewno też będzie miało wczesne miejsce w ramach zwiedzenia tego muzeum. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Radna Mitka, bardzo proszę. Ja się wstrzymałam odnośnie głosowania za tym remontem z uwagi na to, że już doświadczenia z to, co widzimy, co się dzieje w naszym kraju, szczególnie w naszym mieście. Remontuje się pewne rzeczy, a to się buduje. W jakimś czasie nie ma funduszy, zamyka się i to niszczenie. Pytanie moje brzmiało, czy jest gwarancja na zabezpieczenie tego muzeum, żeby nie było znów sytuacji, że trzeba zlikwidować, bo nie ma na to pieniędzy. Zresztą podobna sytuacja jest z MSEK-iem również. Także tutaj się bijemy wszyscy, że się później nic nie dzieje, ale nie mamy gwarancji, że czy to nie jest przypadkiem stwarzanie stanowisk, a nie działalność na rzecz mieszkańców Nowej Huty. No bo niestety tak to wygląda. I moje obiekcje są pod tym kątem. Dlatego będę się wstrzymywał. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa Radę jeszcze, Pani Anna zdarzyła. Ja chciałam zapytać, czy jest gwarancja, że rzeczywiście tam się znajdą pamiątki o Solidarności. Dlatego, że miało powstać takie muzeum, no może muzeum za dużo powiedziane, ale w każdym razie w baraku o starej kaplicy na osiedlu Szklany Domy. Przy kościele, zresztą Matki Bożej Częstochowskiej, miało powstać takie muzeum, to muzeum nie powstało. I teraz tam można było zgromadzić pamiątki. Jeżeli pan przewodniczący coś wyjaśni w tym temacie, to jedną z osób, która głosowała za ustanowieniem tego muzeum, był pan radny Edward Polemski, również radny miasta, nie ma go dzisiaj akurat. Na temat pamiątek po Solidarności wiele wie i na ten temat też zabierał głos. I tutaj jako jednoznacznie wszystko wskazuje na to, że w Radzie Miasta również na ten temat mówimy.
ale nie ma gwarancji. No. Ale nie ma. No, więc to. Przedtem mówiono również bardzo dużo na ten temat. Już bardzo daleko były posunięte prace, a potem się okazało, że nie. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że jeżeli miałoby to powstać, muzeum, które by miało w swoich zbiorach i samym założeniu jakiekolwiek propagowanie PRL-u jako epoki, to ja generalnie jestem bardzo przeciw. W ogóle powstanie tego typu obiektu i tego typu miejsca, bo w ogóle propagowanie wszelkiego reżimu, a zwłaszcza przewodniczego, choć w postaci takiego muzeum, to tyle co by robić muzeum faszyzmu i albo oświęcimy nazwać muzeum faszyzmu. Więc w ogóle z założenia jest to moim zdaniem błąd. I jeżeli coś takiego miało być, to jestem absolutnie wymagany przeciw powstawaniu takiego muzeum. Chyba żeby się okazało, że to będzie muzeum epoki, które i to muzeum miałoby przybliżyć to, co się działo w latach powojennych i później. W tej sytuacji będę się wstrzymywać póki co od głosowania. Dziękuję bardzo. To jest Państwa Rady jeszcze w dyskusji. Bardzo proszę Pana Radna. Czy nazwa brzmi Muzeum PRL w organizacji? To będzie, że jakby się odnowa organizowała. No nie, no tak jest w uchwale Rady Miasta. Ale PRL w organizacji, czy Muzeum w organizacji? Kolega Radny Poręczki mówił, bo dyskusja była na Radzie Miasta, bo my w tej chwili mówimy o nazwie, o powstawaniu muzeum, a uchwały mamy podejmować odnośnie wydzierżawienia na 30 lat działki pod to muzeum. Także sprawa muzeum i tego już jest załatwiona, także w zasadzie to tu nie ma co dyskutować nad tym, bo nas o to nie pytał, czy takie coś ma być, czy nie. My mamy się teraz opowiedzieć, czy jesteśmy za tym, aby wydzierżawić na 30 lat, znaczy nie wydzierżawić, bo to jest oddanie w zarząd, czy coś takiego, nie? No wiadomo, że ten temat się od razu poszerzył o nazwę. Mi się też ta nazwa nie podoba i dlatego ja też się wstrzymywałem, bo uważam, że reanimowanie PRL-u nie ma sensu, a aspekt ekonomiczny tu jest nie bez znaczenia, bo tu się mówi o wielkich milionach złotych. Przepraszam bardzo, no, tu minister coś tam ma dać na początek, ale tu cała inwestycja z rozbudową, bo tam ma być jeszcze dobudowany drugi tyle metraż. No to pochłonie, bo to wiadomo, w tej chwili się szacuje, nie ma jeszcze oszacowanych tak kosztów, to jest wszystko takie brane na temat. Wybuduje się i potem trzeba to utrzymać. I my po prostu mamy problem z utrzymaniem domu kultury, przedszkola, podstawowych rzeczy, które są potrzebne, a co dopiero tutaj tym, jak wiadomo, że miasto jeszcze przez kilkanaście lat będzie tylko spłacało długi i odsetki od tych zaciągniętych kredytów. Także państwo to samo, bo przecież zadłużenie jest gigantyczne państwa. No tyle, dziękuję bardzo. Pani Minka. Gdzie pan Pasiolek? Ja tylko chciałam powiedzieć, bo mówicie państwo, że miasto wyłożyło. Miasto już wyłożyło, bo ono kupiło ten lokal. Przecież ono nie należało do gminy miejskiej Kraków, no, tylko do spółki Apollo Film. I oni od nich za grube miliony kupili. Tak, ale za jedno. Majątku. A tam, no to było w milionach, mówmy, to są pod milionach, w milionach było, no, także już, nie cały. No, czyli już mówmy, no miasto pewne na to muzeum jakieś pieniądze już ułożyło i to nie są moje pieniądze, to tylko chciałam przypomnieć. Ja tylko chciałem nawiązać do tego, co powiedział pan dyrektor Muzeum Historycznego. Jeżeli padają jakieś kwoty, pan dyrektor powiedział, że dofinansowanie z budżetu centralnego to jest 1 000 000 złotych rocznie. Więc no, teoretycznie na tą chwilę na 30 lat, no, może się coś zmieni. Nie, nie. 1 000 000 złotych rocznie przez ministerstwo, obiecał takie dofinansowanie. Ja wiem owszem, że rząd się pewnie zmieni i że minister się pewnie zmieni.
Mogę dokończyć? Bardzo proszę. A co jest taka deklaracja ministerialna? 1 000 000 złotych rocznie. I nie wiem, Państwo byli na komisji i mam nadzieję, że to słyszeli. Ja wiem, że to może jest nieprawdopodobne, ale mówimy o dużych pieniądzach z budżetu centralnego. Oczywiście ja również nie jestem entuzjastą tej nazwy, bo robienie muzeum reżimu totalitarnego troszeczkę, że tak powiem, godzi w moje przekonania. Aczkolwiek pan dyrektor Muzeum Historycznego wyjaśnił to w ten sposób, że dlatego jest to określenie w organizacji, ponieważ na tą chwilę jeszcze nazwa muzeum jest kwestią otwartą. Ja przynajmniej tak to zrozumiałem, szanowni państwo. To tyle. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Szuka. Ja tylko Ani odpowiem, że nie ma się co martwić. Te zbiory, które mamy, skuty. Znaczy mamy, bo teraz Edwin tutaj ma kościele, ale to były duże zbiory Solidarności. Skuty przeniesione tu, jak się tutaj przekształcała. Na pewno się znajdą w tym muzeum. I drugi temat, to ja myślę, no to po niektórych, bo muzeum to jest przecież bardzo ważna sprawa dla Nowej Guzy, dla miasta. Na całym świecie muzea istnieją i wszędzie cieszą się niesławnącym, że tak powiem, powodzeniem. Ludzie odwiedzają, przypominają sobie różne rzeczy. A sama nazwa Muzeum PRL-u, czyli w tym okresie PRL, który istniał, znajdą się wszystkie rzeczy z tej strony takie muzeum. Nie ma się co martwić. Muzeum jest jak najbardziej potrzebne i oby tylko było tutaj, gdzie się proponuje zafundować. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze w uzupełnieniu, jeżeli chodzi o muzeum i o statut prawny muzeum, to jest to jednostka, która jest jednostką połączoną tych dwóch sił, to znaczy Gminy Miejskiej Kraków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obie te instytucje podpisały się pod statutem założycielskim tego muzeum, więc nie jest to tylko i wyłącznie jednostka gminna, tylko jest to jednostka, która także jest jednostką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tenże minister będzie przez czas trwania i funkcjonowania tego muzeum, po co odpowiednie pieniądze na jego utrzymanie. Więc ja tutaj akurat zagrożenia w tym względzie nie widzę, bo muzeum samo w sobie będzie prowadzone przez Muzeum Miasta Krakowa, ale z dofinansowaniem, bo tak jest skonstruowany statut tego muzeum ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nawet jak to ministerstwo porządkuje jakąś swoją nazwę w kolejnych tam latach, bo tak się zdarza, to wtedy, proszę Państwa, jest kontynuacja zawsze umowy władzy, która jest podpisana, więc tutaj nie widziałbym żadnych przeszkód. Rzeczywiście sama nazwa, tak jak mówi Pan Dyrektor, jest kwestią całkowicie otwartą, jak i również kwestią otwartą jest również to, co będzie w tym muzeum, tak jak Państwo żeście słyszeli, nad tym jeszcze pracuje Rada programowa muzealnicy, którzy mają się nad tym pochylić. Rzeczywiście plany są bardzo takie wielkie co do remontu i później ewentualnej rozbudowy. Będziemy się cieszyć, że w naszej dzielnicy będzie taka jednostka kultury, do której może się okazać, będą przyjeżdżali turyści, żeby zobaczyć te zbiory, które tutaj będą zgromadzone. Podobne muzeum duże jest stworzone w Gdańsku, w Solidarności. Pewnie Państwo o tym wiecie, że tam jest stworzone takie muzeum. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. No, odnośnie tych pamiątek po Solidarności, to troszeczkę się orientuję, bo tym głównie się zajmowało już Ministerstwo Uczniów, a teraz, jak rozumiem, to tym się zajmuje sieć Solidarność. I ten. Tak. Więc ja i tego jest bardzo dobrze, to niech się to muzeum, no może by w takim razie zrobić jakiś taki nacisk, może być za mocno powiedziane, żeby to się nazywało Muzeum Solidarności i na pierwszym miejscu wyeksponowane właśnie te pamięty też będą przyciągać turystów z całego świata. Dziękuję. A jakiś trabant czy tam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak zamykam dyskusję, przechodzimy do tego głosowania.
Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 14, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że radny przyjął uchwałę na druku nr 14.